Siemanko, taki sprzęcik oto w garażu. CRF450, znowu Honda, kurde, ja nie wiem co te Hondy. Taki problem z nią jest, że coś w silniku zaczęło głośno stukać. Kiedyś tam kolega rzucił pokrywę, zajrzeliśmy. No i okazało się, że jest luźny łańcuch rozrządu, więc postanowiłem nagrać taki przy okazji odcineczek z wymiany łańcuszka. Tak, w skrócie. Zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. Ogólnie Honda trochę zmęczona, no. A 2003 rok, nie ma co oczekiwać. Zmienimy ten łańcuszek, zobaczymy, czy problem ustanie, ale no musi, no bo tamten już w ogóle luźny był. Zaczęła grzechotać. Także nie przedłużam, zrzucam sobie wszystko, jakoś tam w skrócie będę pokazywał, bo żeby za długo filmik nie trwał, także biorę się do roboty. Uszczelka przetrwa? Nie przetrwa. No, rwie się cała. No nic, będzie trzeba zmienić. No i dobra, tak to wygląda. Bałki ściągnąłem. Nie wiem, czy ten gwint się uda tu przegwintować go na większe i dać tą wstawkę. Zobaczymy. Dobrze by było, bo faktycznie to nic, a nic nam nie trzyma. Ale tak dosyć fajnie to wygląda, tylko by trzeba jakoś sposób zmienić, żeby się wiórów nie nasypało za dużo. I może się ogarnie, kurde, bo tu się aż nasypały z tego gwintu, co był stary. Albo magneto jeszcze sobie odkręcimy. Mam nadzieję, że pójdzie bez jakichś problemów. O kurde, poszło. Poszło. Klin nie wyleci? A chyba nie. Jakiś podkładek tu nie ma. Tu mamy tulejkę, śrubkę i ślizg. Tu jest jeszcze ta blokada taka, żeby nam nie spadł. Też ją trzeba odkręcić. O kurna, on to już chyba miał dość, zobaczcie. Uwaga. Trzeba się przyłożyć, żeby go wyprostować.
przyłapię lekko, tu żeby mi nie spadł, tu lekko ślizg. No, czyli co, łańcuszek rzucony, wrzucę wam zdjęcie jak coś, jak wygląda stary, jak nowy. Zakładamy tego Sproxa. No i będzie trzeba te gwinty zrobić. Bo. Gdzie to są te śrubki? O, tak pasuje śrubka. Wyłazi wszystko. Wióry wyłażą. No więc spróbuję to zrobić, ale nie nagrywam, tylko wezmę jak coś i powiem wam jak to tam poszło. Dodamy taki filmik tylko z wymiany tego łańcuszka. Ten stary, jak widzicie, już się do niczego nie nadaje. Także biorę się do roboty dalej. Dobra, małe cięcie z powodu baterii. Łańcuszek założony, muszę sobie ślizgi jeszcze na klej powklejać, tu wszystko poskręcać, bo rozrząd ustawiony. Te gwinty sobie naprawiłem, to tam będzie osobny odcinek o tym. Więc co, to tylko mam tak połapane ślizg z tym, biorę sobie klej i skręcam tak jak trzeba. No i co, działam dalej, zobaczycie jak to tam w skrócie wszystko wygląda, bo tu już filozofii nie ma, tylko przykręcanie. No i cyk, złożone gwinty tam zrobione. Zostało mi tylko tę lewą stronę złożyć, ale nie mam niestety uszczelki tu na tą stronę, bo się porwała. Ale to tam sobie na spokojnie złożę już jak mi przyjdzie tylko. Także co, to wszystko chyba. Jak tam rzucić rozrząd, założyć nagrane, tu już tych pierdził, to nie będę nic tam nagrywał. Także co, w tym odcinku to wszystko. Ja sobie to złożę i Honda będzie do odebrania. Podobno ma iść na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany. Ale to jeszcze tam nie jest na 100% potwierdzone, bo tak jak mówię, to nie jest moje, także... Co? Dobra. Więc to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.